dodaj 9,087, czyli 9,87 tysięcznych do 15,31, czyli 15,31 setnych. Zachęcam Cię do zatrzymania tego filmu i policzenia na kartce. W porządku, sprawdźmy rozwiązanie. Po pierwsze, trzeba pamiętać, aby odpowiednio zapisać te liczby. Spróbujmy. Przepiszę 9,087. I teraz ostrożnie, muszę pamiętać, żeby zapisać jedności pod jednościami, dziesiątki pod dziesiątkami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi i przecinek pod przecinkiem. Tu musi być przecinek, po przecinku tu mamy 31, zatem 15 wpiszę tutaj. Faktycznie jedności są pod jednościami, przecinek pod przecinkiem, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi i tak samo z częściami setnymi. Dodajmy. 7 dodać nic. Nic to jest po prostu 0. 7 dodać 0 jest równe 7. 8 dodać 1 to jest 9. 0 dodać 3 to jest 3. Przecinek przepisujemy. 9 dodać 5 to jest 14. 1 w pamięci 2. Zatem wynik to jest 24,397 tysięcznych. Zwróć uwagę, że nie można tak podpisywać. Jeżeli byś napisał 9,087 dodać 15,31, to zrobiłbyś błąd. Nie podpisałeś odpowiednich cyfr pod odpowiednimi cyframi. Zatem wyszedłby zły wynik. Pamiętaj, musisz podpisywać przecinek pod przecinkiem, jedności pod jednościami.